Wracając do Kamieni na Szaniec, czy trzeba było wrócić do książki i do tej postaci? Wie pan, ja bardzo duży research robiłem, bo tych materiałów dotyczących samego zdarzenia, ja teraz nie przytoczę tytułów, ale tam powstało bardzo dużo takich książek dookoła całej sprawy. Ja pamiętam, że przed zdjęciami ja się do tego dogrzebałem i ja się w tym jeszcze troszeczkę tam poobracałem. Co prawda nie wszystko było pomocne, bo nie wydaje mi się, żeby taki research też czasami był potrzebny. No tam akurat w mniejszym stopniu, ale tak, do książki musiałem wrócić. Na spotkaniu wspomnieliśmy o tym, że pan interesuje się i muzyką, jakby to jest ta pasja pana, ale również też aktorstwo. Mhm. Kiedy to szukanie pasji się rozpoczęło? W takim wieku dojrzewania? Jakby ja od zawsze jakby to gdzieś na takim etapie, nie wiem, wczesnej podstawówki, myślę. Ja chodziłem do szkoły muzycznej w podstawówce, co prawda na skrzypce zupełnie nietrafione. Mhm. No ale jakby mi się wydaje, że wszystkie takie doświadczenia, jeżeli chodzi o aktora, to są budujące. No. Ja robiłem naprawdę, jakby pani wymienił, jakimi rzeczami się zajmowałem w dzieciństwie, od judo przez rysunek, techniczne strzelnice i jakie rzeczy. Mam wrażenie, że te wszystkie rzeczy po prostu teraz procentują, bo zawód aktora jest takim, który wymaga czasami najróżniejszych umiejętności, które zupełnie do siebie nie przystają i nie powinny się znajdować w rękach jednej osoby, a okazuje się, że takie osoby jakby istnieją i są w stanie to robić. Ja myślę, że zawsze gdzieś tam miałem taką twórczość, bo tak o sobie myślę jako o twórcy. Gdzieś tam przejawiałem takie po prostu cechy. Już w samej zabawie, w dzieciństwie myślę. Jest pan obsadzany w takich bardzo ważnych rolach, jeśli chodzi o polskie kino. Jak pan się z tym czuje? Jako młody aktor. Dobrze, no ja cieszę się, że dostaję czasami takie wyzwania, że tak się wyrażę, aktorskie, bo mam wrażenie, że wszystkie takie biopikowe postaci to jest dodatkowa trudność wynikająca z tego, że są obwarowania takie w wyobrażeniu na temat tej postaci właśnie poprzez te biografie, które powstają. Teraz niedawno realizowałem zdjęcia do filmu Orzeł, ostatni patrol i tam się wcielam w Jana Grudzińskiego, też zaginionego kapitana tej okrętu podwodnego, więc to była niezwykła trudność, żeby znaleźć miejsce tam dla siebie, bo każdy ma jakieś wyobrażenie na temat tej postaci. Tak było w przypadku Rudego, że każdy przeczytał w dzieciństwie te książki i on miał takie wyobrażenie na temat tej postaci i teraz nieważne, jak ja bym się wysilił, w jaką stronę bym nie poszedł, to zawsze to nie będzie się zawierało w czyimś wyobrażeniu, bo ktoś miał zupełnie inne. To zawsze jest problem i postaci historycznych, i filmów bazujących na jakiejś książce i na tym zbiorczym wyobrażeniu na temat jakiejś postaci, którym wszystkim się wydaje, że w opisie, w wymiarze opisu on jest rzeczywiście taki sam, a później jak zostaje on urzeczywistniony w roli aktora, no to każdy ma jakiś problem z tym. Jakoś trzeba sobie z tym radzić. No jakoś sobie z tym człowiek musi radzić. Co panu daje ten zawód? Jest takim bardzo wyzwalającym zawodem? Daje taką wolność? Czy może to jest coś innego też? Nie myślę chyba w takich wymiarach. To takie mi się, takie rozrachunkowe myślenie wydaje mi się włączy pewnie tam w okolicach emerytury. Daje mi olbrzymią frajdę tego, że robię wspaniałe rzeczy, mogę podróżować i mogę się spotykać z równie fajnymi ludźmi przy pracy. No. Taką wypadkową jest to, że mam wrażenie, że no, chciałbym przynajmniej wierzyć w to, że filmy potrafią tę rzeczywistość w jakiś stopniu zmieniać za sprawą tego wpływu na widza. No, więc już myśląc tak daleko wybiegając, to i świat może zmienić. Nie. Tu jedna pani na spotkaniu właśnie zapytała o to noszenie tej postaci, prawda, Popiela. Tutaj mamy też taką sytuację, że mamy jakby jednostkę, prawda, jedną osobę wobec systemu, tak. I ukazana jest też, mam wrażenie, taka wielka samotność też tego bohatera. I takie napięcie, jakby co on zrobi na końcu, tak? Mhm. Czy ulegnie, czy nie ulegnie. To prawda. Jest to... Zgadzam się z pani interpretacją, no bo tylko tyle mi pozostaje. Tak jak mówię, szanuję wolność i suwerenność co do obrazu.